Rozdział ósmy. Uborynów kiej w grobie po tym święcie. Nie płacz, nie krzyki, nie pomstowania, a ino ciężka cichość złowrogo przyczajona i pełna powstrzymywanych gniewów a żalów. Cały dom zmilknął. Osunął się posępnością, a żył w ciągłej trwodze i oczekiwaniu czegoś strasznego, jak kiedy pod dachem, który Lada chwila ma paść na głowę. Stary, powróciwszy do domu, ni potem nawet na zajutrz, ani marnego słowa nie rzekł Jagusi. Nawet przed Dominikową się nie użalał, jakby się nic nie stało. Rozchorzał jeno z tych przytajonych w sobie złości i z łóżka się podnieść nie mógł, że to go cięgiem mdliło, kolki spierały w boku i gorącość rozbierała. Nic innego, tylko wątroba się wama zapiekła, albo macica opadła, rzekła dominikowa, smarując mu boki gorącym olejem. Nic się nie odezwał, jeno postękiwał boleśnie i w pułap uparcie patrzył. Nie Gosia to winna, nie zaczęła cicho, by na izbie nie dosłyszeli, bo się już srodze frasowała, że ani słowa nie powiedział o wczorajszej sprawie. A czyja? mruknął. A w czym to winowata? Byście ostawili ją samą i poszli pić do alkierza. Muzyka grała, tańcowały wszystkie, bawiły się. To cóż, jak ten Samson miała stać w kącie? Młoda przecież, zdrowa i zabawy jej potrzeba. Zniewolił ją, to i poszła tańcować. Mogła to nie iść? Kuszden w karczmie ma prawo brać do tańca, która mu się jeno uwidzi. A że ją wybrał i nie popuszczał zbój ten jeden... To ino przez złość do was, ino przez złość. Smarujcie jeno i róbcie, bym wyzdrowiał rychło, a nie uczcie mnie rozumu. Dobrze, sam wiem, jak było, nie trzeba mi waszego powiedania. Gdzie taki mądry, to i wiedzieć powinniście, że kobieta młoda, zdrowa, też swojej uciechy potrzebuje. Nie drewno jest ni starucha, za chłopa poszła, to chłopa jej potrzeba. Nie dziadygi by z nim różaniec przebierała, nie. No to czemuście mi ją dali? rzucił urągliwie. Czemu? A kto to skamlał jak ten pies? Nie ja was molestowałam byście ją wzięli, nie ja wam ją podtykałam, ni ona sama. Mogła sejść za każdego drugiego i z tych najpierwszych we wsi tylu ich było. Było. Jeno ja nie do żeniaczki. Ażeby wam ozór wykręciło za to pieskie szczekanie. Prawda was sparzyła kiej pokrzywa, żeście się tak ciepnęli. Cygaństwo paskudne to nieprawda, cygaństwo. Naciągnął pierzynę na piersi, odwrócił się do ściany i ani już słowem się ozwał na jej dowodzenia gorące. Dopiero gdy w płacz uderzyła, szepnął złośliwie. Jak baba kijanką nie poredzi, to myśli płaczem co wskurać. Dobrze wiedział, co powiedział, dobrze. Teraz Anokiej się z łóżka podnieść nie mógł, przychodziło mu do głowy, co to o niej powiadano przudzi. Rozważał to sobie, układał, dokupy, ściągał, deliberował i taka złość go przejmowała, taka zazdrość gryzła, że nie mógł wyleżeć. Rzucał się na łóżku, z cicha, to odwracał się twarzą do izby i z tymi złymi jastrzębimi ślepiami chodził za Jagną. Ona zaś była jakaś blada, zmizerowana, że jak senna chodziła po domu, a ino tymi żałosnymi oczami skrzywdzonego dzieciątka spozierała na niego i tak wzdychała, aż mu się żal robiło i serce dziebko tajało. Ale i zazdrość tym większa rosła. Wlekło się tak blisko całą niedzielę, że już w chałupie wytrzymać było trudno. Miałać przecież duszę wielce czującą, jako ten kwiat niektóry, co niech jeno ziom a wnet oważy się i rozdygocze z bolenia. Mizerniała też w oczach. Sypiać nie mogła, jadło nie smakowało, usiedzieć trudno było na miejscu i robotą zająć, bo wszystko leciało z rąk, i strach cięgiem za nią chodził. Bo i jakże. Jej stary wciąż leżał, postękiwał, dobrego słowa nie rzekł, a jako ten zbój spoglądał. Cięgiem czuła jego oczy na sobie, cięgiem, że już wytrzymać nie mogła. Ciężyło jej życie, bo i tęskności rozbierały nieopowiedziane, że to i o Antku nic nie wiedziała, nie pokazał się bowiem przez tę niedzielę, choć nieraz o zmierzchu pod śmiertelnym strachem wyglądała pod bruk. Nie śmiała się zapytać nikogo. Już jej tak mierziło w chałupie, że po parę razy w dzień biegała do matki, ale Dominikowa mało siedziała w chałupie. Do chorych chodziła, to w kościele przesiadywała, jeśli była, to pokazywała srogą twarz i gorzkie wymówki czyniła. A chłopaki też łaziły omroczone, złe i strapione, bo stara szymka pobiła miądlicą, że to we trzy króle przepił, był w karczmie całe cztery złota. Zaglądała potem do sąsiadów, by ino jakoś ten dzień zepchnąć, ale i tam dobrze jej nie było. Jości nie wyganiali jej, ale przez zęby cedzili słowa, twardo spozierali, a wszyscy zarówno biadali nad chorobą starego, wyrzekając złośliwie, jakie to teraz czasy nastają paskudne. Ajuska też jak i mogła, dogryzała jej na każdym kroku. Nawet Witek bojał się pleść po swojemu przy gospodarzu, że słowa nie było z kim przemówić. Tyle było całej uciechy i rozerwania myśli, co tam Pietrek wieczorami po robocie przegrywał z cicha na skrzypkach we stajni, bo w chałupie stary nie pozwalał. A zima wciąż była sroga, mroźna i wiejna, że trzeba było w chałupie siedzieć. Dopiero jakoś w sobotę stary, choć zdrowy nie był jeszcze, zwlógł się z łóżka, ubrał ciepło, bo mróz był trzaskający, i poszedł na wieś. Zachodził do różnych chałup, niby to ogrzać się z dziepko, gdzie znowu ze sprawami, a nawet z takimi, przestawał chętliwie, jakich przudzi mi bez słowa, i wszędy pierwszy zaczynał o karczmie, i całą sprawę w śmieszki obracał a rad rozpowiadał, jako się był tęgo napił i przez to zachorzał. Dziwowano się temu, przytakiwano, głowami kiwano, ale nikt się w pole wyprowadzić nie dał. Znali przecież dobrze jego nieustępliwą hardość, a i to, że skoro na ambit wziął, można go było żywym ogniem przypiekać, a głosu by nie wydał. Wiedziano również, jako się zawsze wynosił nad inne. Puszył, za najlepszego we wsi miał, a wielce baczył, by go na ozorach nie obnosili. Rozumiano też, że zapobiega i plotki gasi, jakie były powstały. A nawet stary Szymon, sołtys, powiedział mu prosto w oczy, jak to u niego było zwyczajnie. Baju, baju, chłop śliwy rwie, a i no ich dwie. Ludzkie gadanie jest jak ten ogień. Nie przygasicie pazurami, sam się musi wypalić. A to wam jeno przypomnę, com był rzekł przed ślubem, jak stary bierze młodą, złego nie odegna i święconą wodą. Zeźlił się tym i prosto wrócił do chałupy. Jaguś zaś myśląc, że skoro wstał, to już wszystko przeminęło i powróci do dawnego, odetchnęła z ulgą i jeła do niego zagadywać. To w oczy naglądać, przymilać się i po izbie przekorzyć słodko jak przudzi. Ale wnet ją opamiętał, takim ostrym słowem, że struchlała. A potem nie zrobił się inszy, nie pieścił, nie chołubił, myśli nie zgadywał, ni o jej łaski się starał, a ostro, jej na dziewkę, krzyczał za nieporządki i do roboty zaganiał. Od tego dnia wszystko z nawrotem w swoje garście ujął, przypilnował i z rąk nie popuszczał. Całe dnie, skoro jeno wyzdrowiał, młócił z Pietrkiem i w stodole robił koło zboża – Krokiem się prawie nie ruszając obejścia, bo nawet wieczorami w chałupie narządzał uprzęże albo na kobylicy wystrugiwał różne porządki gospodarskie, a tak pilnie stróżował Jagusi, że jej kroku nie mogła zrobić, by za nią nie wyglądał. Nawet jej świąteczne szmaty zamknął i klucz nosił przy sobie. piała się ona, piała. Mało tego bowiem, że obele co krzyczał i słowa dobrego nie powiedział, ale prosto tak wszystko robił, jakby nie ona była gospodynią, bo ino Józce rozporządzał, co się ma robić, z Józką o różnych rzeczach prawił, których i dziewczyna nie wyrozumiała, i Józce o wszystkim kazał mieć baczenie. A Jagny jakby nie było. Przędła dnie całe, chodziła kiej błędna, albo do matki uciekała na wyżalenie i skargi. Nie porodziła na to stara, bo jej rzekł ostro. Była panią, robiła, co chciała, nic jej nie brakowało, a nie umiała tego poszanować, to niech próbuje czego innego. A to wam zapowiadam: powiedzcie jej, że póki kulasami rucham, bronił swojego dobra, będę i nie dopuszczę, żeby się śmiewano ze mnie jakiejś skukły jakiej. Zapamiętajcie to sobie. Bójcie się, bogadyć, ona nic złego nie zrobiła. Niechby zrobiła. Nie tak bym gadał i nie tak postąpił, ale dosyć i tego, że się z antkiem zadawała. W karczmie, w tańcu, przy wszystkich przecież. Ale, w karczmie tylko ale. Wykalkulował bowiem, że kiedy to jej zapaskę znalazł w opłotkach, musiała wychodzić do antka. Nie dawał się więc przekonać, nie wierzył niczemu i twardo stał przy swoim, a na zakończenie powiedział. Dobry człowiek jestem, zgodliwy, wszyscy o tym wiedzą. Ale jak mnie ktoś chlaśnie batem, gotówem oddać kłonicą. Bicie, kto ma winowaty, ale nie krzywdźcie, bo z krzywdy każdej pomsta rośnie. Który z swojego broni nie krzywdzi. Nie no, byście w porę widzieli, kaj się wasze kończy. Grozicie widzę, swoje tylko powiadam. aby zbytnio w siebie dufacie. Baczcie i na to, że kto na innych kładzie znaki, sam taki. Dosyć mi waszych nauki przypowiastek. Swój rozum też mam rozgniewał się. I na tym się skończyło, bo dominikowa, widząc jego zatwardziałość i nieustępliwość, nie ponowiła już tej sprawy, dufając, iż to samo przejdzie i jakoś się uładzi. Ale on ani na dzień jeden nie pofolgował. Zawziął się. I nawet w tej złości smak znajdował. A chociaż nieraz w nocy, słysząc jak płacze, zrywał się bezwiednie, by do niebiec, w porę się jednak miarkował, udając, że wstał oknem wyjrzeć, albo czy drzwi pozamykane. Ciągnęło się tak bez przerwy całych parę tygodni. Jak nie było markotno, smutno i tak źle, że ledwie już cierpiała, na ludzi patrzeć nie śmiała, wstyd jej było przed wsią, boć Wszyscy dobrze wiedzieli, co się tam u Borynów wyprawia. Dom całkiem omroczał, że snuli się po nim cicho, lękliwie kieby te cienie. Co prawda mało kto zaglądał, mając i u siebie dość swarów. Wójt się też nie pokazywał, zagniewany, że Boryna nie chciał mu podawać do chrztu. Tyle jeno co tam chłopaki dominikowej czasem zajrzały. Nastka gołębianka przybiegła z kądzielą, ale ta więcej do Juski, by się z Szymkiem spotykać. Że nie było z niej pociechy, to i Rocho czasem zaglądał, ale widząc twarze posępne, zagniewane, mało siedział. Jeden tylko kowal przychodził co wieczór i długo przesiadywał, a jak tylko mógł, podjudzał jeszcze starego przeciw Jagnię i właski się nowe wkradał. Juści, że i Jagustynka często zachodziła chętnie swoje dokładając gdzie się kłócili. Dominikowa też bywała co dnia i co dnia jeno przywtarzała, by jagna pokorą starego ujmowała. Cóż, Jagna nie mogła się upokorzyć, za nic nie mogła. A naprzeciw, bunt się w niej podnosił i złością podrywała coraz częściej. Wielce jej w tym pomagała Jagustynka, bo raz cicha zaczęła. – Jaguś, a to mi cię żal okrutnie, kiebyrodzonej. Ten stary pies cię ukrzywdza, a ty, kiej ten baranek płacisz. Nie tak inne kobiety robią, nie. – Jakże? – spytała dość ciekawie, bo już jej obmierzł ten stan. – Złego dobrością nie przeprzesz, a ino jeszcze większą złością. Za dziewkę cię ma, a ty nic. Szmaty ci w skrzyni pozamykał, na każdym kroku pilnuje. Dobrego słowa nie da, a ty co? Wzdychasz, trujesz się i boskiego zmiłowania wyczekujesz. Póki się człowiek nie przyłoży, to mój Pan Bóg nie dołoży. Żeby tak na mnie, wiedziałabym, co zrobić. Józkę sprawabym niech się nie rządzi w chałupie. Gospodynią przecież jesteś, chłopu bym też nie ustąpiła w niczym. Kiedy chce wojny, to niech ma taką, aż mu grdyką wylezie, ale pozwól chłopu panować nad sobą, to się wnet do bicia weźmie i nie wiada, na czym skończy. A najpierwsze zniżyła głos i do ucha jej szeptała, odstaw go, kiej tego ciąłka od krowy, nie przypuszczaj do siebie ani nas dziebko, jak tego psa przed progiem trzymaj. Wnet zobaczysz, jak zmięknie i jak się udobrzy. Jak nazerwała się od kądzieli, by ukryć twarz rozczerwienioną. Czegóż się głupia sromasz? Złego w tym nie ma. Wszystkie tak robią i robić będą. Nie ja pierwsza wymyśliłam taki sposób. Wiadomo przecie, że kiecką chłopa dalej zaprowadzi niżli psa z perką, bo pies rychlej się pomiarkuje. A starego niż niżli młodziaka bo łakomszy i trudno mu po cudzych chałupach szkudzić. Zrób tak, a wnet mi podziękujesz. A co tam pyskują na ciebie, Jantka, do serca nie bierz, żebyś jak ten młody śnieg była, sadzy się dowidzą. Na świecie jest takie urządzenie, że któren się da, to mu i kiwnąć palcem nie przepuszczą, a któren nie stoi, co o nim powiadają. Mocny jest, a hardy, to może robić, co mu się żywnie podoba, Nikt nawet słówkiem nie piśnie naprzeciw, a łasić się będą kiej pieski. Do krzepkich należy świat przystek, do nieustępliwych a zawziętych. Na mnie się dosyć wygadywali dosyć, a na twoją matkę też, że to z tym florkiem wiadomo było. Nie tykajcie matki, niech ci tą świętą ostanie, prawda i to, że każdy potrzebuje świętości jakiejś. Długo jeszcze prawiła, nauczała ją, a zwolna, choć i niepytana, rozpowiadała o Antku, co i no, mogła wymyślić. Słuchała tego chciwie Jagusia, nie zdradziwszy się jednak ani słówkiem, ale rady owe mocno wzięła do głowy i cały dzień deliberowała nad nimi. Wieczorem zaś, kiedy był rocho, kowa linastka rzekła do starego. – Dajcie no klucze od skrzyni, muszę szmaty przewietrzyć. Dał przywstydzony nieco, bo nastka śmiechem buchnęła, ale mimo to, gdy skończyła przekładanie, wyciągnął rękę po klucz. Same moje są tam szmaty, to już sama se przypilnuje, powiedziała hardo. I od tego wieczoru zaczęło się piekło w chałupie. Stary się nie przemienił, ale i ona nie ustępowała. Na słowo odpowiadała całą kopą, a tak głośno, że na drodze słychać było krzyki. Nie pomagało to wiele, to na złość zaczęła wszystko robić. Do Józki przyczepiała się na każdym kroku, a tak nieraz boleśnie karciła, że dziewczyna z płaczem biegła się skarżyć. Nic to nie pomogło, bo jeszcze bardziej piekłowała, skoro nie szło po jej woli. Wieczorami zaś umyślnie się przenosiła na drugą stronę, ostawiając starego w pierwszej izbie. Tam Pietrka nie woliła do grania, przyśpiewując mu do wtóru różne piosneczki do późna w noc to znowu w niedzielę przystroiła się jakino mogła najlepiej, a nie czekając na męża, sama poszła do kościoła, wystając po drogach za parobkami. Stary się zdumiewał tą przemianą, wściekał ze złości, próbował się nie dawać, zapobiegał, by się to po wsi nie rozniesło, nic jednak nie poradził na jej humory, a coraz częściej dla świętego spokoju ustępował. Moi ściewy... Barankiem się widziała, to wieczką pokorną, a teraz o koniem stawa, wykrzyknął raz do Jagustynki. Chleb ją rozpiera i ponosi, odrzekła z oburzeniem, bo zawsze temu przytwierdzała, kto z nią radził. Ale to wam powiem, że póki czas trzeba czymś twardym wyganiać humory, bo potem i kłonicą nie poradzi. Nie jest to we zwyczaju borynów, powiedział wyniośle. Widzi mi się że i u do tego przyjdzie, szepnęła złośliwie. Jakoś w parę dni potem zaraz pogromnicznej dał znać wieczorem jambroży, że ksiądz na zajutrz będzie jeździł po kolędzie. Zakrzątnęli się zaraz od rana koło porządków, że nawet stary, unikając piekła, bo jak nasilnie dunderowała na Juskę, sam się zabrał do odwalania śniegu z opłotków. Wywietrzono izby, omieciono z pajęczyn ściany, Józka wysypała żółtym piaskiem ganek i sienie, i spiesznie przebierali się odświętnie, bo ksiądz już był w niedalekim sąsiedztwie, u balcerków. Jakoż wkrótce stanęły księże sanie przed gankiem, a on sam w komży na futrze, poprzedzany przez dwóch organiściaków przybranych kiej do mszy, wszedł do izby. Odmówił łacińskie modlitwy, pokropił i poszedł w obejście poświęcić budynki i cały dobytek. Boryna niósł przed nim na talerzu wodę święconą, a on w głos się modlił i poświęcał wszystko po kolei. Organiściaki zaś szli w podle, prześpiewując kolędy i gęsto potrząchając dzwonkami, a reszta, jakby za procesją, szła z tyłu. Skończywszy, zaś wrócił do izby i przysiadł odpoczywać. A nim Boryna z parobkiem zsypali do sań półkorca owsa i grochu ćwiartkę ją przesłuchiwać Pacierza, Juskę i Witka. Tak galantą mieli, aż się dziwił i pytał, kto ich uczył. Pacierza to mnie nauczył Kuba, a katechizmu i lamentarzu Rocho. Odpowiadał śmiało Witek, aż go ksiądz pogłaskał po głowie. Ale Juska tak straciła śmiałość, że się ino rozczerwieniła, popłakała i tego słowa nie wykrztusiła. Dał im po dwa obrazki, a nauczałby, słuchali starszych, pacierzy odmawiali, grzechu się strzegli, bo zły na każdym kroku się czai, a do piekła namawia. A potem podniósłszy głos, spojrzał na Jagnę i groźnie zakończył. Powiadam wam, że nic się nie ukryje przed okiem sprawiedliwości Bożej, nic. Strzeżcie się dnia sądu i dnia kary. Pokutujcie i poprawiajcie się, póki czas. Dzieci buchnęły płaczem, bo się im uwidziało, jakoby w kościele byli podczas kazania. Jagusi też serce zabiło trwożnie i rumieńce powlekły twarz, bo dobrze zrozumiała, że do niej mówił. A skoro Maciej powrócił, wyszła zaraz, nie śmiąc księdzu spojrzeć w oczy. Chciałbym z wami pomówić, Macieju. Szepnął, gdy zostali sami. Kazał mu przy sobie siadać, odchrząknął, tabaki mu podał. Nos wytarł chusteczką, od której szły zapachy z strybularza, jak potem opowiadał Witek. Palce z trzaskiem wyciągał ze stawów i z cicha zaczął. Mówili mi ludzie o tym, co się tam w karczmie stało. Mówili. Juści, na oczach wszystkich było. Powtórzył stary smutnie. Nie chodźcie do karczmy i kobiet tam nie prowadzajcie. Tyle zakazuję. Piersi zrywam. Proszę, nic nie pomaga. Macie więc za swoje. Ale jednak Bogu gorąco dziękuję, że grzechu większego tam nie było, mówię wam. Nie było. Nie było. Twarz mu się rozjaśniła, bo księdzu wierzył. Powiadali mi też, że ją srogo karzecie za to niesłusznie robicie. A kto niesprawiedliwość czyni, grzeszy, mówię wam, grzeszy. Gdzie zaś? Jenom ją chciał nieco przykrócić, jeno antek jest winien, nie ona, przerwał mu popędliwie. Umyślnie przez złość na was zmusił ją do tańcowania. Widocznie że chciał z wami awantury mówię wam, że chciał awantury zapewniał uroczyście przyrychtowany przez Dominikową na której słowach zupełnie polegał ale co to miał jeszcze powiedzieć, aha źróbka łazi po stajni trzeba zamknąć w grudce bo kopnie ją w wałach i gotowe nieszczęście w przyszłym roku przez to samo zmarnowali mi klaczkę po jakim to ogierze? a po młynarzowym Zaraz poznałem z maści z tego łyska na czole. Tęgi źrebak. Ale z antkiem powinniście zgodę zrobić koniecznie. Przez te gniewy na nic się chłop rozpuścił. Nie gniewam się z nim, to i o zgodę prosił go nie będę. Powiedział za wzięcie. Radzę wam jak ksiądz, a zróbcie co wam sumienie dyktuje. Ale to wam mówię, że z waszej winy człowiek się marnuje. Dzisiaj jeszcze mi mówili, że ciągle w karczmie przesiaduje i wszystkich chłopaków buntuje, na starszych powstaje i podobno coś przeciw dworowi zamierza. Nic mi o tym nie powiadali. Jak się parszywa owca dostada w śliźnie, wszystkie zarazi. A z tych zmawiań przeciwko dworowi może wypaść dla całej wsi wielkie nieszczęście. Ale Boryna nie chciał o tej sprawie mówić, więc ksiądz. Pogadał o różnych rzeczach, a w końcu rzekł: Zgodą tylko, moi drodzy, zgodą. Zażył tabaki i nakładał czapkę. Na zgodzie opiera się świat cały. Zgodnie, po dobroci, to i dwór by się ugodził z wami. Mówił, wspominał mi coś o tym dziedzic. Dobry to człowiek i chciałby to załatwić po sąsiedzku. Wilcze sąsiedztwo. A na takiego najlepszy kół albo żelazo. Ksiądz się żachnął, popatrzył mu w twarz, ale spotkawszy jego szare, zimne, nieubłagane oczy i zacięte wargi, odwrócił się spiesznie i zatarł ręce ze zdenerwowania. Nie lubił bowiem sporów. Muszę już iść. To wam jeszcze powiem, że nie powinniście zbytnią surowością zrażać do siebie kobiety. Młoda jest. Prosto ma w głowie jak każda kobieta. To trzeba z nią mądrze i sprawiedliwie postępować. Trzeba jedno nie widzieć, drugiego nie dosłyszeć, a na trzecie nie zważać, by tym sposobem uchronić się przed niesnaskami. Z tego wychodzą najgorsze rzeczy. Pan Bóg zawsze błogosławi zgodliwy, mówię wam, błogosławi. Kisz to diabeł! krzyknął, zrywając się, bo bociek stojący przy skrzyni nieruchomo. Kłinął z całej siły w błyszczący but księdza. Dyć bociek! Witek go jesienią przygarnął, bo stało ptaszysko. Wykurował, że to miał skrzydło złamane i teraz siedzi w chałupie i myszy łowik i kot. No wiecie, jeszcze nie widziałem oswojonego bociana. Dziwne, dziwne. Nachylił się do niego, chciał pogłaskać, ale bociek się nie dał ruszyć. Przekręcił szyję i boczkiem czająco znów godził w księże buty. Wiecie, tak mi się podoba, że chętnie bym go kupił od was. Sprzedacie? Cóż bym tam miał sprzedawać? Chłopa go wnet zaniesie na plebanie. Przyśle po niego walka. Nie da się on tknąć nikomu, tylko jednego widka słucha. Zawołali chłopaka, ksiądz mu dał złotówkę i polecił przynieść o zmroku, skoro wróci z objazdu. Ale Witek uderzył w beki i zaraz po wyjściu księdza zabrał Boćka do obory i tam ryczał prawie do wieczora, że stary musiał go przyciszać rzemieniem, przypominając odniesienie ptaka. Juści, chłopaku słuchać musiał, ale serce skwierczało mu z żalu i boleści – nawet rzemieni zbytnio nie czuł, chodził kiej ogłupiały z zapuchłymi od płaczu oczami, a jak ino mógł, dopadał Boćka, ogarniał go ramionami, całował, a żałosnym płaczem się zanosił. O zmierzchu zaś, kiej ksiądz już ze wsi powrócił, okrył Boćka w swoją kapotę, by go uchronić od mrozu i do spółki z Józką ptak, bowiem był ciężki, popłakując rzewnie, ponieśli go na plebanie. A łapa pobiegł z nimi i też coś markotno szczekał. Stary im dłużej rozważał słowa księdza i te jego szczere zapewnienia, tym więcej się rozjaśniał, uspokajał i zwolna niepostrzeżenie zmieniał swoje postępowanie z Jagusią. Wszystko powracało do dawnego stanu, ale już nie powróciła do chałupy dawna radosna wrzawa. Ten spokój wewnętrzny i ta cicha, głęboka duwność. Było jak z tym garnkiem rozbitym, co choć odrutowany i zgoła cały się widział, a gdzieś i cieknął i przepuszczał wodę w takim miejscu, że i pod światło nie rozpoznał. Tak i w chałupie się widziało, bo przez oną zgodę nierozeznanymi szparutkami ciekły przyczajone nieufności, żale przypłowiałe z dziebko, ale żywe jeszcze i zgoła niezabite jeszcze podejrzenia. Stary bowiem mimo najszczerszych usiłowań nie zatracił w sobie nieufności i prawie mimo woli dawał ciągłe baczenie na każdy ruch jagny. Ona zaś ani na to, o czym ginienie nie zapomniała mu tych złości i srogich słów. Wrzała wciąż odemstą, nie mogąc uciec spod tych jego przenikliwych, stróżujących oczów. Może i dlatego, że pilnował i nie wierzył jej, znienawidziła go jeszcze bardziej. A coraz potężniej wydzierała się do antka. Tak się już umiała zmyślnie urządzić, że co parę dni widywała się z nim pod brogiem. Pomagał im w tym Witek, który całkiem serce stracił do gospodarza za tego bodźka, a przylgnął do Jagny, że to mu i teraz dawała lepsze podwieczorki, więcej omasty, a często, gęsto i parę groszy kapnęło od antka. Ale głównie pomagała im Jagustynka, tak się umiała wkraść właski Jagny i tyle zaufania wzbudziła w Antku, że prosto nie było sposobu widywania się bez jej pomocy. Ona to nosiła wieści między nimi, ona stróżowała przed starym i ochraniała przed niespodziankami. A wszystko to robiła przez czystą złość do całego świata. Mściła się na drugich za własną poniewierkę i krzywdy. Nie cierpiała bowiem Jagny, ni Antka, ale jeszcze barzej starego – jak zresztą wszystkich bogaczy ze wsi, że mają wszystko, a jej nie dostaje nawet tego konta, gdzie by mogła głowę schronić i tej łyżki waży. Zarówno jednak nienawidziła biednych i jeszcze bardziej prześmiewała. Prosto diabelska kuma, bo i co go załby i pozagryzają, jak te wściekłe psy, myślała często. Wielce rada ze swojej roboty, że za zimą nie było wiele co robić, to łaziła po chałupach z kądzielą. Podsłuchiwała i judziła jednych na drugich, prześmiewając ze wszystkich zarówno. Nie śmieli drzwi zamykać przed nią, obawiając się jej ozora, a głównie tego, że pono złe oczy miała. Zazierała i do antków, ale najczęściej spotykała się z nimi, gdy z roboty powracał i wtedy to mu w uszy kładła nowiny od Jagny. Jakoś we dwie niedziele pobytności księdza u Borynów przydybała go koło stawu. Wiesz, stary silnie powstawał na ciebie przed księdzem. O cóż to znowu szczekał, pytał niedbale. Że ludzi podmawiasz na dwór, że trzeba by cię oddać strażnikom. I jeszcze drugie. Niech próbuje. by mnie wzięli, takiego bym mu na dach puścił koguta, że kamień na kamieniu by nie ostał, zawołał namiętnie. Poleciała zaraz tą nowiną do starego. Pomyślał długo i powiedział cicho. Podobne to do niego. Taki zbój, podobne. I więcej nie rzekł. Nie chciał się z babą zadawać w poufności, ale skoro Rocho przyszedł wieczorem, zwierzył się przed nim. Nie wierzcie wszystkiemu, co Jagustynka przynosi. Zła to kobieta. Może to i nieprawda. Ale bywały podobne przypadki. Przecież stary Pryczek spalił swojego szwagra, że go skrzywdził przy działach. No, siedział za to w kryminale, ale spalił. To i Antek może to zrobić. Musiał coś napomknąć o tym. Całkiem nie stworzyłaby sobie. A Rocho, że to dobry człowiek był, wielce się tym strapił i ją namawiać. Pogódźcie się... Odpuśćcie mu co gruntu, przecież i on żyć musi. Ustatkuje się prędzej, ja nie będzie już powodów do kłótni i odgrażeń. Nie, żebym miał zmarnieć, żebym miał z torbami iść, pójdę, a póki żyw nie dam i tego zagona. Że mnie pobił i sponiewierał jak psa, darowałbym, choć ciężko i trudno, ale jeśli on i co innego zamierza, Napletli wam, a wy to do serca bierzecie. Juści, nieprawda to jest, juści, ale żeby się to mogło stać. Aż mnie rozum odchodzi i zimno w kościach przewierca, jakiej pomyślę, że mogłoby się to stać. Zacisnął pięście i skamieniał ze zgrozy samego przypuszczenia możliwości onej. Nic nie wiedział, nie myślał nigdy o tym... Był nawet pewnym w głębi Jagusinej niewinności, ale poczuł, że w tej synowskiej nienawiści do niego musi być coś więcej niż gniewy i żal o grunt. Że ta zapamiętałość, którą wtedy uwidział w jego oczach, z innego źródliska bije. Czuł to dobrze i w tej właśnie chwili poczuł sam w trzewiach taką samą nienawiść zimną, mściwą i nieubłaganą. Zwrócił się do Rocha i cicho powiedział... Za ciasno dla nas obydwóch w lipcach. Co wam znowu przychodzi do głowy, co? krzyknął wystraszony. I niechaj Bóg broni, by mi wlazł kiedy w pazury przy takiej okazji. Uspokajał go rocho, tłumaczył, ale nic nie wskórał. Spali mnie, zobaczycie. I od tej chwili mało już kiedy zaznał spokoju. O każdym zmierzchu stróżował niepostrzeżenie, czaił się za węgłami, obchodził dom i budynki, zaglądał pod strzechy, a w nocy się często budził. Godzinami całymi nasłuchiwał i za najmniejszym trzaskiem zrywał się z łóżka i z psem obiegał wszystkie kąty. Dopatrzył raz pod brogiem jakieś wydeptane na wpół zawiane ślady. Dopatrzył później przy przełazie jeszcze lepiej się utwierdził w pewności, że to antek podchodzi nocami i wypatruje jeno sposobności podpalenia. Co innego nie przychodziło mu jeszcze na myśl. Kupił od młynarza wielce srogiego psa i zrobił mu budę pod szopą. A ucięgiem, cięgiem, mało jeść dawał, podszczuwał, że nocami pies latał i użerał jak wściekły rzucał się na każdego, że niejednego dobrze skaleczył, aż skargi z tego powstały. Ale przy tych ostrożnościach i pilnowaniach stary mizerniał i tak chudł, że pas do pół bieder opadał. Poczerniał, przygarbił się, nogami za sobą ciągał i na wiór się zesychał z tych utajonych myślunków i turbacji, że mu ino oczy gorzały kiej w chorobie. Że zaś nikogo bliżej nie dopuszczał i zwierzać się, a wyżalać nie miał przed kim, to go i barzej piekły te ognie i przepalały. Nikt też nie dorozumiewał, co mu ta we wątpiach siedzi, a podgryza. Baczył więcej na dobytek. Sprawił złego psa, czuwał nocami. Rozumieli bez to, że wilki się, ano nad podziw, rozmnożyły tej zimy i mało której nocy nie podbierały się stadami pod wieś. Nieraz słychać było ich wycia i często też się podkopywały do obór. I gdzie niegdzie coś uskubnęły. A przy tym jak to zawdy pod wiosnę i o złodziejach chodziły słuchy coraz częstsze. Wzięli podobno chłopu z dębicy parę klaczy, wzięli ródce wieprza to znowu krowę gdzie indziej, jak kamień we wodę i znaku po nich. To i nie jeden w lipcach w łeb się skrobał, opatrywał zamki i stajni strzegł, że to najlepsze mieli konie na okolica. I tak szedł czas wolno i równo jako te godziny na zegarze, ani go wyprzedzić, ani wstrzymać. Zima wciąż była sroga, choć zmienna jak rzadko. Bywały takie mrozy, jakich i najstarsi nie pamiętali. To śniegi spadły ogromne, to znowu były całe tygodnie od wilgi, że woda stała po rowach, a gdzie niegdzie i zagony czerniały, to przychodziły takie wiejby, takie kurzawy, że świata nie dojrzał. A po nich zaś bywały dnie spokojne, ciche i tak słońce przygrzewało, że drogi roiły się od dzieci. Wywierano drzwi, ludzi ogarniała radość, a starzy się pod ścianami wygrzewali. Zaś w lipcach szło swoim odwiecznym porządkiem: komu śmierć była naznaczona, umierał, komu radość weselił się, komu bieda wyrzekał. Komu choroba, spowiadał się i czekał końca. I pchało się jakoś z Bożą pomocą, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, by się ino z wiesny doczekać, albo tego, co komu przeznaczone. Tymczasem zaś co niedziela grzmiała muzyka w karczmie. Hulano, pito, czasem się wadzono, czasem załby brano, aż ksiądz potem karcił sambony. No i drugie szły sprawy. Odbyło się wesele kłębianki, Trzy dni się zabawiali, a tak hucznie, że powiadali, jako kłąb dopożyczył pięćdziesiąt rubli od organisty na to wesele. Sołtys też wyprawił niezgorsze zmówiny córce z Płoszką, gdzie znowu chrzciny się odbyły, ale z rzadka. Nie pora jeszcze była, wiele bowiem kobiet spodziewało się dopiero na zwiesnę. Staremu Pryczkowi też się zmarło jakoś w tym czasie. Tydzień ledwie chorzał, a miał chudiaczek dopiero na sześćdziesiąty i czwarty, Cała wieś poszła na pogrzeb, bo dzieci z stypę wyprawiali galantą. Gdzie zaś zbierano się wieczorami na oprzęt, tam nachodziło się tyle dzieł i parobków, że robiła się taka zabawa, śmiechy, radoście, aż miło, bo to i Mateusz, wyzdrowiawszy całkiem, przewodził młodzi i najbardziej dokazywał. A te pogwary ciągłe, obmowy, kwasy, kłótnie... Sąsiedzkie swary, nowinki, wieś się od nich trzęsła. A czasem trafił się dziad, jaki bywały, to opowiadał różności o świecie i tygodniami we wsi siedział. Czasem znów list przyszedł od którego chłopaka z wojska, co to było czytań, narad, opowiadań, wzdychów, dziełszy na matczynych płaczów, że i na całe tygodnie starczyło. Na insze rzeczy. A to Magda poszła w służbę do karczmy, to pies Borynów pogryzł walkowego chłopaka, że procesem się odgrażali. To krowa Jędrzejom udławiła się ziemniakiem, że dożynać ją musiał jambroży. To Grzela pożyczył 150 rubli od młynarza i dał w zastaw łąkę. To Kowal kupił parę koni, że dziwowano się temu wielce i mocno nad tym deliberowano. To dobrodziej chorował przez cały tydzień, że ksiądz Tymowa przyjeżdżał go zastępować. A to o złodziejach mówiono, o strachach różnych, baby pletły, o wilkach też często, bo pono wydusiły owce we dworze, o gospodarstwie, o świecie, ludziach, a te insze rzeczy, że nic pamiętać nie opowiedzieć, któż poradzi. A tak cięgiem coś nowego, że wszystkim starczyło i na dnie, i na długie wieczory. Że to czasu zimową porą nikomu nie brakowało. Tym samym zabawiali się i uborynów, borynów, Jedno z tą odmianą, że stary kamieniem siedział w domu i na żadne zabawy nie chodził. A i kobietom też iść nie pozwalał, że już desperacja brała Jagusia, a Juska całe dnie mamrotała ze złości, bo się jej dziwnie Matyja siło w chałupie siedzieć. Tyle bywało całej uciechy, że nie wzbraniał chodzić z kądzielą ale do tych jenochłup, gdzie się same starsze kobiety zbierały. Więc też przeważnie siedzieli wieczorami w domu. Jednego wieczora, jakoś już pod koniec lutego, zeszło się parę osób i siedzieli po drugiej stronie, bo tam tkała płótno dominikowa przy lampce, a reszta z powodu tęgiego ziębu kupiła się przed kominem. Jagusia z nastką przędły aż wrzeciona warczały. Kolacja się dogotowywała, Juska kręciła się po izbie, a stary pykał swajki w komin i coś sobie myślał głęboko, bo prawie się nie odzywał. Przykrzyła się wszystkim ta cichość, bo ino ogień trzaskał, świeżdż skrzypiał skąta, warsztat hukał od czasu do czasu, a nikt jakoś się nie odzywał. Więc nastka pierwsza zaczęła. — Pójdziecie to jutro z kądzielą do kłębów? — Zapraszała Marysia dzisiaj. – Rocho obiecali, że jutro tam z książki będą czytać historię o królach. – Poszłabym, ale nie wiem jeszcze – spojrzała pytająco na starego. – To i ja pójdę, tatulu – prosiła Juska. Nie odpowiedział, bo pies mocno przyszczekiwał na ganku i zaraz wsunął się nieśmiało Jasiek, przewrotnym nazywany z prześmiewiska – Zawieraj drzwi, gapo, bo tu nie obora, wrzasnęła dominikowa. Nie bójże się, nie zjedzą cię, czego się rozglądasz, pytała jagna. A bo bociek musiał się kajś przytaić jeszcze mnie kujnie, jąkał się, wystraszonymi oczami, wodząc po kątach. Oho, boczka gospodarz wydali Dobrodziejowi, nic ci już nie zrobi, mruknął Witek. A i nie wiem, po co go było trzymać. Jeno, ludzi krzywdził. Siadaj, nie marudź, nakazała nastka, wskazując miejsce w podle siebie. Ale kogo to ukrzywdził? Chyba jednych głupich, albo psów obcych. Chodził se jak ten dziedzic, po stancji, myszy łowił, wszystkim ustępował, a wydali go, szepnął z wyrzutem chłopak. Cicho, cicho, obłaskawisz se na wiosnę drugiego, kiedy ci żal za bodźkiem. Nie obłaskawie. bo i ten będzie jeszcze mój, Niech się jeno ciepło zrobi. To już umyśliłem taki sposób na niego, Że nie wytrzyma na plebanii, a przyleci. Ja się koniecznie chciał się dowiedzieć tego sposobu, Ale Witek burknął głupi. Kury se macaj, myśli, że co lepszego poradzi. To ma rozum, to se swój sposób wynajdzie, a nie będzie brał od drugich. Skrzyczała Gonastka, biorąc w obronę Jaśka, bo wielce stała o niego. Głupawy on już ci był, wieś się z niego przyśmiewała, nie zgraba, ale jednak na dziesięciu morgach to dziewczyna tak sobie rachowała, że Szymek miał tylko pięć morgów i to nie wiadomo, czy mu Dominikowa pozwoli się żenić. Więc narowiła chłopaka do siebie i cięgiem łaził za nią, a trzymała w odwodzie na ten przypadek. Siedziała no teraz przy niej, w oczy poglądał i rozmyślał, co by tu rzec takiego, gdy wszedł wójt, bo się już był ze starym pogodziła, zaraz od proga zawołał. Powiestkę wama przyniosłem. Macie się jawić na sądy jutro w południe. Do zjazdu o Tak tu i stoi, o krowę ze dworem. Rano trzeba wyjechać, bo do powiatu kawał drogi. Witek, idź zaraz do pietka i naszykujcie, co potrzeba, a ty pojedziesz na świadka. A Bartek uwiadomiony? Byłem dzisiaj w kancelarii, dla wszystkich przywiozłem powiestki. Kupą całą pojedziecie, ale dwór winowaty, to niech płaci. A bogać tam nie winien. tylach na krowa. Chodźcie na drugą stronę, mam z wami pogadać, szepnął wójt. Prześli i siedzieli tak długo, że tam im kolację Józka podała. Wójt go namawiał już nie po raz pierwszy, by się do nich przyłączył, z dworem nie zrywał, przywłóczył sprawę, czekał, z kłębem i z drugim razem nie szedł i tym podobnie. Stary dotychczas się wahał, kalkulował, nie odmawiał, ale na tę i na drugą stronę się nie przechylał, bo był się mocno zagniewał, że go to wtedy dziedzic nie wezwał na radę do młynarza. Wójt zaś, widząc, że nie poradzi, na ostatku już na przynętę powiedział. Wiecie o tym, jako ja, młynarz i kowal zrobiliśmy ugodę ze dworem, że sami we trzech zwozić będziemy drzewo na tartak, a potem deski do miasta. No już ci, że wiem. Dosyć się przecież napomstowali na was inni, że nikomu zarobić nie pozwalacie. Dużo ta oto stoję, co pyskują. Szkoda na to czasu. To wam zaś chcę powiedzieć, cośmy we trzech uredzili. Słuchajcie jeno co powiem. Stary ino łysnął ślepiami i rozważał jaki to będzie podstęp. Uradzili im przypuścić waju do spółki. Woście tyla, co i my. Sprzężaj macie dobry, parobek się jeno wałkonia, zarobek pewny. Płacą od kubika. Im się w polu roboty zaczną, jak nic zarobicie ze sto rubli. Kiedy zaczynać się z wózkę? rzekł po długim namyśle. A choćby od jutra zaczynać. Tnął już na bliższych porębach, drogi też nie zgorsze, to póki sanna siła można nawieść, mój parobek wyjeżdża we czwartek. Psia krótka, żebym to wiedział, jak wypadnie ta moja sprawa o krowę. Przystańcie jeno do nas, a dobrze wypadnie. Już ja wójd, to wama mówię. Stary długo deliberował, spozierając pilnie na wójta. Kredą secosik na ławie pisał, po łbie skrobał, aż i rzekł: Dobrze, woził będę i sprzęgnę się z wami. Kiej tak, zajrzyjcie jutro po sądach do młynarza, a poradzimy jeszcze. Muszę już bierzeć, bo mi Mikowal sanie podkuwa. Odszedł wielce uradowany, myśląc, iż starego kupił tą zwózką i na swoją stronę przyciągnął. Yości. Mój nasz mógł się z dworem godzić. Grunty miał nietabelowe i do lasu mu było nic. Wójt też siedział na ziemiach poduchownych. Kowal toż samo, ale nie on. Boryna. Rachował sobie, że z wózka z wózką, sprawa zaś o las osobna, nim zgoda z dziedzicem na stanie albo li do wojny przyjdzie, upłynie dość czasu. A co mu szkodzi tamtym przytwierdzać. Głupiego udawać, z nimi trzymać, kiedy i tak swojego nie daruje przy sposobie, a tymczasem dobrze zarobić te kilkadziesiąt rubli. Konie i tak trzeba żywić i parobka płacić. Uśmiechnął się do siebie, ręce zacierał, a mruczał zadowolony. Głupie juchy jak te barany. Myślą, że mnie wywiedły w polekiej ciołka, głupie. Wrócił do kobiet wielce rozradowany. Jagusi w izbie nie było. – Gdzież to Jagusia? – Świnią ponieśli żarcie – objaśniła Nastka. Podgadywał wesoło, żartował z Jaśkiem, to z Dominikową, a coraz niespokojniej czekał na żonę, bo jakoś długo nie przychodziła. Nic nie dał znać po sobie i wyszedł w podwórze. Chłopaki w stodole na klepisku szykowali sanie na jutrzejszą jazdę – bo trzeba było na płozy włożyć pół koszki i umocować. Obejrzał, pogadał, zajrzał do koni, zajrzał do świń, to do obory, jak nigdzie nie było. Przystanął pod okapem w cieniu nieco i czekał. Noc była ciemna, wiatr się zrywał, zimny i szumiał, wielkie ciężkie chmury gnały po niebie stadami, śnieg pruszył chwilami. Może w pacierz albo i dwa cień jakiś zamajaczył w przejściu od przełazu. Stary się szybko wysunął, przeskoczył i szepnął ze wściekłością. Gdzieżeś to była, co? Ale jakna, choć się wystraszyła zrazu, odrzekła orągliwie. Obaczcie, łacno za wiatrem traficie. I poszła do chałupy. Nic już o tym w domu nie zaczynał, a gdy się szykowali do spania, powiedział dobrotliwie i całkiem miętko, nie podnosząc oczów na Jagnę. Chcesz to jutro bierzeć do kłębów? Kiej nie bronicie, to z Józką pójdziemy. Chcesz, to cię nie wstrzymuję, ale do sądu pojadę, dom zostanie na boskiej opatrzności, lepiej byś w chałupie ostała. A bo to nie wrócicie do zmroku? Widzi mi się, że chyba dopiero późno w noc. Na śnieg się ma daleko, nie pospieszę. Ale kiej się napierasz, idź, nie wzbraniam.